Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych, do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech,
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko. Ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenia lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane.
W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna. Czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował.
Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które
pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zmiatanie mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I
te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne, i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka. Kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie, co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt. Również co czuję nosem, jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej Państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma,
i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.